Hej wszystkim, to Łukasz, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i jest to w sumie mój pierwszy filmik od dłuższego czasu z kamerką, w sensie z montażą. I jak widzicie, jestem trochę blondynem. Bo czemuż by nie? Zrobiłem mały update z moim gubeczkiem, ponieważ mamy teraz październik, więc będzie Halloweenowo. Jakiś czas temu udało mi się zdobyć, raczej dostać na Dzień Chłopaka nową lalkę do unboxingu. By the way, wybaczcie ten dziwny kadr, chcę coś spróbować czegoś nowego. Chciałem też, żeby było widać moje lampeczki nowe, ale niestety... trochę ciężko. Już pewnie widzicie po tytule, jaka to jest lalka, ale oczywiście muszę to powiedzieć, bo... muszę to powiedzieć. Jest to lalka z trzeciej serii lalek Rainbow High. I jest to Georgia Bloom. I jakby... kiedy wyciekły zdjęcia tej serii, jakby ja byłem w szoku, jak ładna jest ta lalka, jakby... i śliczna. Jakby wszystko w niej jest takie idealne. Albo i nie, bo widzę, że ubranko jest jedno brzydkie, fuj. W sensie ma defekt, ale norma. Lalka prezentuje się mniej więcej tak. Pokażę wam ją oczywiście z bliska, ale z tego co widzę jest po prostu... Mam wrażenie, że bardzo polepszyli swoją jakość, jeśli chodzi o serię trzecią, ponieważ te lalki mają więcej szczegółów, w sensie mają najnowszą artykulację ciałka. Czyli mam bardziej ruchome główki. Wydaje mi się, że ich kolana też będą się bardziej zginały. Jestem też mega podjarany tym, że lalki nie mają wcale w swoich włosach żadnego produktu. Po prostu są bez niczego. Także myślę, że nie będę zwlekał, po prostu ją otworzymy. Oczywiście będę to robił w taki sposób, że... nie wiem jak. Chcę po prostu wam pokazać, jak to robię. Pokażę wam jeszcze typ pudełka, jak wygląda. Jest mega śliczny. Ogólnie każda lalka w tej serii jest śliczna, prawda? Ale najbardziej pragnę tej lalki i tej, i tej. No w sumie to wszystkich, ale otwórz mnie, błagam. Ogólnie powiedzcie, jak tam wasze życie, szkoła, praca. Widzicie? Ogólnie zauważyłem, że ostatnio YouTube coś popsuł i mój ostatni film z unboxingu Bradzillas dotarł do małej ilości osób, więc jeśli tego nie widzieliście, to macie link gdzieś. Zapraszam, bo lalka jest naprawdę ładna. Jeśli dobrze pamiętam, te lalki mają być łatwiejsze w otworzeniu, w sensie te z trzeciej serii, ale póki co to tego nie widzę. Okej, okay, może jednak są. Staram się otworzyć od dołu, ale coś tu się zablokowało. O! Popsułem pudełko oczywiście. Anyway, tak będę pudełko wyrzucił. How cute she is! Okej, okay, muszę masnąć jej włosy. I tak, mają zero produktu w sobie. Ale są takie, o matko. Muszę powiedzieć, że ta lalka strasznie cuchnie, jakby... nie wiem, pachnie mega dziwnie, jakby... smak toksyn. Oczywiście lalka ma w zestawie taki oto grzebyczek w ładnym kolorze, taki ni to perła, ni to piczka. W ogóle ja tę lalkę będę nazywał piczka, po prostu piczka, bo czemużby nie. Więc pozwólcie, że tę lalkę otworzę poza kamerą, żeby jej nie uszkodził, a tego nie chcę. I do niej wrócimy zaraz. Okej, okay, wróciłem i udało mi się otworzyć lalkę i... dadam, jakby... jest taka cute, okej, okay, oświetlenie trochę ją zniszczyło, czekajcie. Postaram się to ustawić. Żeby było ok. Chyba tak jest spoczko. Teraz jestem ciemny, zajebiście. Ale ok, zajmiemy się lalką, bo o nie jest filmik, nie o mnie. Jestem w cieniu, dosłownie. Więc jest taka urocza, jakby jej włosy są takie delikatne. Mają oczywiście zero produktu w sobie, jakby manfik. Jej cały outfit jest mega uroczy. I zauważyłem to, że rzeczywiście te lalki mają łatwiejsze otwieranie pudełka, ale samo wyciąganie lalki zajęło tyle samo jak dawniej, po prostu zabezpieczenia lalki były takie same, jak jeszcze nie gorsze, w sensie były takie ciężkie do otworzenia. Zauważyłem też, że jej outfit był mega dobrze zabezpieczony, w sensie chyba nikt tak nie robili, wydaje mi się. Jakby jej sweter był przyczepiony do bluzki i rączka była przyczepiona do spodni, tak trochę dziwnie, ale okej. Okay. Trochę rozumiem, ponieważ rzeczywiście widać, że to w te lalki włożono jeszcze więcej jakości niż wcześniej, więc nie dziwię się, że troszkę się bardziej postarali o zabezpieczenia. Bo to jest jakość, you know. Aczkolwiek, rzeczywiście ta lalka nie ma żadnych produktów w włosach, ale jest łysa z tyłu, jakby jest to wina pudełka, tak podejrzewam, i myślę, że gdybym to ładnie wyczesał, doczesał, to mogłoby to zniknąć, nawet trochę się teraz postaram to zrobić, ale bawiam się, że zniszczę trochę jej loki, które są ładne, więc tak. Ale myślę, że jeśli te włosy trochę ogarnę, troszkę rozprostuję te zwinięcia,
to będzie wyglądać spoko. Lalka ma mega ładny kolor paznokci, pokażę wam to w przybliżeniach potem, ale jest taki kolor typowo brzoskwiniowy, jest mega ładna. Jej kolor włosów nie jest jednolity, jest to troszkę taki brzoskwiniowy z blondem i platyną pomieszane. Mega ładnie to wygląda. Zauważyłem, że te stawy są troszkę bardziej luźne niż u innych moich lalek, ale z tego co widzę, artykulacja rąk się nie zastała, tak jak w przypadku Crystal. Jak mówiłem, ta lalka ma nową artykulację szyi, także... Czyli w ogóle na uroczo, jakby... Co do outfitu, ma na sobie taki ładny sweterek, który jest w kolorze jej włosów, czyli taka piczka oczywiście. Pod sweterem ma taki słodki crop top z wyszytą brzoskwinką, jakby... Jakie to jest urocze. Dalej ma spodnie, które są na końcu podwinięte i wszędzie mają napis RH, czyli Rainbow High. I mają taki słodki guziczek. Zauważyłem to, że ta lalka ma problem z opięciem swoich spodni na tyłku, ponieważ dosłownie się jej rozpinają. Z tego co wiem, jest to kwestia nie tylko mojej lalki, ponieważ to się w jej przypadku zdarza. Także ta dziewczyna ma dużą dupę. Muszę powiedzieć, że jej buty są po prostu mega. Jestem z nimi... To jest moja nowa obsesja. Jej skarpetki też są mega urocze. We włosach ma aż 5 spinek, także ta dziewczyna lubi przepych, jak widać we włosach. Taką zwykłą agrafkę. Tutaj ma spinkę z napisem Rainbow, tutaj ma spinkę z napisem Love i też jest to taka agrafka. Rainbow i Sparkle. I jakby ja jestem zakochany w tej lalce, naprawdę. A jeszcze nie przejdziemy do jej drugiego outfitu, jest to jaka. Już czuję, że to będzie moja ulubienica z wszystkich lalek, naprawdę. Okej, przejdźmy do jej outfitu. Albo do stojaka. Z tego co widzę, ta lalka ma już nowy stojak. Jestem w ogóle z niego zadowolony, ponieważ ten stojak ma inny uchwyt na lalkę. Ogólnie można powiedzieć, czy bardziej wyjęcie taki filmik, że otwieram lalkę tak i taką pokazuję i w czasie pokazuję wam takie przybliżenia. Czy bardziej wyjęcie, żebym pokazał tylko lalkę, a nie swoją mordę. W sensie rozumiem to, jeśli widzicie lalkę, a nie moje mordę, bo jakby też to wolę. Ale wiem, że niektórzy lubią na moją morę patrzeć, także napiszcie mi. Tak prezentuje się stojak i jest też w kolorze takim brzoskwiniowym, ale wydaje mi się, że jest troszkę chyba innego odcieniu niż grzebień, tak minimalnie. Grzebień wydaje się trochę jaśniejszy. To jest trochę ciemniejsze. Tutaj mamy napis Rainbow, no i tak, stój tam póki co. Do stojaku oczywiście mamy dorzucone wieszaki do jej outfitu, ale ten wieszak jest innego odcienia. I ten wieszak jest też innego odcienia. Nie wiem, czego to jest kwestia, nie wnikam. Okej, tu mamy jej buty, oczywiście też pokażę je w przybliżeniu. Są dość przezroczyste, w sensie dosłownie widzę prawie wszystko przez nie. Są to takie typowe trampki, bym powiedział. Oczywiście są w kolorze brzoskwini i mają napis Rainbow wszędzie. I z tyłu też ma napis Rainbow. Okej, ten outfit jest śliczny, aczkolwiek widzę, że ma jakiś defekt. I już mnie to irytuje, ponieważ guziki są krzywo naklejone. Okej, więc pierwszą częścią jej outfitu jest bluzka, kamizelka, która jest dwuczęściowa. Biała bluzka na ramionczka, to jest taki crop top z napisem Rainbow dookoła. Mega podobny się ten element, jest mega uroczy. A pod nią mamy kolejną bluzkę i jakby jest śliczna, naprawdę jest mega urocza i jestem ciekawy, jak by wyglądała w tej bluzce. Mamy też torebeczkę, która jest w ogóle... urocza. Jest takiego samego materiału, z takim samym wzorkiem jak ubranka innej, czyli biała torebka z napisem Rainbow w kolorze brzoskwini. Ma też taki kwiatek, chyba to ma być kwiat... Ma to być również kwiat brzoskwini, tak mi się wydaje. Jest mega urocza, możemy do niej wrócić jakieś rzeczy. Jest cute, jest mega fajnie wykonana i dobrze. Wielki plus. I kolejną częścią jej outfitu jest taka spódniczka. Ten sam materiał co poprzednio. Biały Rainbow High. Co z tego leciało? Ma złoty guziczek i tutaj ma taki kawałek koronki, która jest przezroczysta i ma na niej oczywiście te perełki. Mega urocze. Ogólnie raczej tego nie robię, bo wolę swoje lalki trzymać w oryginalnym stroju, ale chyba ją przebiorę w drugi strój i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Także D2. Okej, tak na szybko muszę wam coś pokazać śmiesznego, jakby żeby ją zebrać, muszę jej ręce wyjąć. Oczywiście to jest norma dzisiaj. Jakby ten element, który trzyma, jest tutaj mega króciutki, za to drugi. Nie wiem, o co chodzi. Jakby, gdyby to miał taki outfit na rendezvous, spoko jak najbardziej, ale taki outfit jako codzienny, do szkoły, nie widzę tego. Jest cute, ale wolę jej pierwszy outfit. Myślę, że ten top pod tą pierwszą warstwą z tym swetrem by wyglądał zajebiście, więc pewnie to zobaczymy. I tak samo jak w przypadku spodni, no dupie się nie dopijają. Spódniczka wydaje mi się też mega... ciasna jak na tą lalkę, w sensie dosłownie nie mogę jej posadzić po prostu na półkę. Ale jest cute, ale nie widzę jej w tym aż tak. Buty są okej, ale no
coś tu poszło nie tak, MGA, coś tu poszło nie tak. Okej, przebrałem lalkę w outfit pierwszy i zmieniłem jej top jakby cute. Wygląda to cute i znowu nie mogę spędzić spodni na tyłku, bo jakby inaczej. Myślę, że jakie taki outfit bardziej oficjalny, to jak najbardziej spoko. Torebeczkę jeszcze dołożymy. Okej. Podoba mi się. Ładnie. Myślę, że na koniec odcinka tę lalkę zostawię w takim outfitie. Póki co. Okej, więc dziękuję mega za obejrzenie. Myślę, że lalka jest naprawdę mega śliczna. Uwielbiam to, że w końcu nie daje tylko produktu do włosów, ale no i włosy przez pudełko troszkę się z tyłu rozdupczyły. Ale przez to, że ją trochę przebierałem, to te włosy troszkę się poprawiły, więc nie ma jakiegoś większego problemu z tym. Torebka jest mega cute, więc plus. Samo wykonanie jest mega dobre. Są tam jakieś niedopatrzenia, typu ubranka są trochę przyciasne na tyłku i w sumie w cyckach też, bo nie mogłem ich zabrać do końca. Ale koniec końcu, wow, jestem w szoku. MGA, brawo! Mimo tych małych dopatrzeń, takich jak jej top z krzywymi guzikami, mogę jej śmiało dać 10 na 10. Naprawdę, tylko po raz pierwszy tak oceniam lalkę na kanale tak dobrze. Matko, jest mega urocza. Serio. Okej, więc myślę, że tak zostawimy naszą Georgię. A wam dziękuję za obejrzenie. Napiszcie mi, czy macie swoją lalkę z trzeciej serii i czy być może jest to Georgia, także piszcie. Możecie wysyłać mi zdjęcia na Instagramie, bo z chęcią na nią popatrzę, jak wy ją ubraliście i zrobiliście jej włosy, bo jest mega urocza. Także dziękuję za obejrzenie, widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Subskrybujcie, komentuj, do niczego nie zmuszam. Albo zmuszam. Cześć, na razie. Pa, pa.